Jak rozwinąć inteligencję wieloraką na zajęciach szkolnych? Jak wiemy, teoria inteligencji wielorakiej została opracowana przez Howarda Gardnera i w jej obrębie wyodrębniono 8 typów inteligencji, które integrują ze sobą wszystkich ludzi, dając unikalną kombinację, która nie powtarza się nawet u bliźniąt. Jedną z wielu kontrybucji inteligencji wielorakiej jest to, że zgodnie z nią wszyscy są w ten czy w inny sposób inteligentni. W przeciwieństwie do tego, jak kiedyś uznawano, jest to posiadany od urodzenia potencjał biopsychologiczny, który będzie aktywowany w oparciu o doświadczenia. Z edukacyjnego punktu widzenia ma to wielkie znaczenie, ponieważ w zależności od tego, co robimy w klasie, ulepszamy różne formy inteligencji. Ważne, aby dodać, że kiedy mówimy o wspieraniu wielorakiej inteligencji, nie chodzi nam o to, by z wszystkich naszych uczniów zrobić geniuszy, ale zaoferować możliwość uczenia się przez pryzmat różnych inteligencji. Jeśli zawsze będziemy wykonywać ten sam rodzaj aktywności, pominiemy wielu uczniów, którzy nie będą w stanie osiągnąć ustalonego celu, ponieważ nie korzystamy ze wszystkich inteligencji. Jak uważasz, czy chcesz dowiedzieć się, co możemy zrobić, aby wzmocnić i zabezpieczyć inteligencję wieloraką w klasie? Spróbujmy. Jak rozwinąć inteligencję muzyczną na zajęciach szkolnych? Aby rozwinąć inteligencję muzyczną, możemy wykonywać różne rodzaje aktywności, np. słuchanie dźwięków otoczenia instrumentów, wystąpienia i kompozycje muzykalne, perkusje, wystukiwanie rytmu, a więc w skrócie wszystkie rytmiczne wzorce. Ponadto przydatnymi będą również takie czynności jak śpiew, buczenie, kolaż muzyczny i oczywiście możemy używać technologii do wspierania nauczania. Krótko mówiąc, działania, których podstawą jest muzyka lub dźwięk. Jak rozwinąć inteligencję matematyczno-logiczną? Przykładami ćwiczeń, które możemy zaproponować w klasie, aby oszacować i pracować nad tym rodzajem inteligencji, jest używanie abstrakcyjnych symboli i wzorów, obliczenia, rozszyfrowywanie kodów, tworzenie znaczących powiązań pomiędzy niespójnymi ideami, stosowanie organizerów graficznych lub wzorców logicznych, jak puzzle, gry i tym podobne, tworzenie sekwencji wzorów numerycznych, tworzenie logicznych wyjaśnień punkt po punkcie, rozwiązywanie problemów, używanie logiki, metod naukowych, w skrócie wszystkie te, z których możemy korzystać z logicznego i matematycznego rozumowania. Jak rozwinąć inteligencję językową? Wśród ćwiczeń, które możemy zaproponować do wykonania w klasie, są korzystanie z pamiętnika lub terminarza, kreatywne pisanie, tworzenie poezji, czytanie, dyskusja, nauka nowych słów i korzystanie z nich. Przejdźmy dalej. Zastosowanie inteligencji przyrodniczej w klasie. Inteligencja przyrodnicza była jedną z ostatnich, które Gardner włączył do swojej teorii, ale nie czyni jej to mniej ważną. Aby wspomóc rozwój tej inteligencji, możemy korzystać z ćwiczeń, które polegają na przykład na klasyfikowaniu obiektów, kategoryzowaniu, porównywaniu wszystkiego, co dotyczy środowiska i sposobu myślenia związanego z wyjaśnianiem zjawisk naturalnych i obserwacji przyrody, takich jak prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu, praca nad rozpoznawaniem zależności i tym podobne. Jak pracować nad inteligencją przestrzenną? Do stymulowania inteligencji przestrzennej możemy wykorzystać następujące sposoby. Uruchamianie wyobraźni. Znaleźć powiązania między wizualizacjami a doświadczeniami lub wiedzą. Schematy kolorów i faktur. Kojarzenie kolorów i tekstur z koncepcjami, pomysłami lub procesami. Rysowanie. Twórz wykresy reprezentujące koncepcje, pomysły lub procesy badane. Diagramy przepływu, ilustracje. Wizualizacja. Tworzenie obrazów mentalnych z jednej koncepcji, idei lub procesów. Postacie historyczne, proces naukowy. Mapy mentalne. Twórz mapy konceptowe z informacjami. Kolaż. Tworzenie kolekcji obrazów pokazujących różne aspekty lub wymiary idei, koncepcji lub procesu. Mówiące mury, papier. Tworzenie przestrzeni, murali, plakatów. Malowanie. Używaj farb lub kolorowych znaczników, aby wyrazić swoje zrozumienie idei, koncepcji lub procesów. Schematy projekty. Twórz abstrakcyjne wzory reprezentujące relacje między różnymi koncepcjami, pomysłami lub procesami. Stymuluj fantazję.
Na podstawie informacji o danych twórz zabawne scenariusze w głowie. Twórz rzeźbi, twórz modele gliniane, aby zademonstrować swoje zrozumienie koncepcji, pomysłów lub procesów. Lub ludzie posiadający dużą wiedzę o sobie pozwalającą pomagać innym. Zobaczmy, jak możemy korzystać z inteligencji ruchowej. Inteligencja ruchowa polega na użyciu ciała jako narzędzia do myślenia i nauki. Zasoby, z których możemy korzystać, związane są z mową ciała. Na przykład tworzenie żywej rzeźby z ciał, która pozwala grupie ludzi na wyrażanie idei, koncepcji lub procesu. Także występy dramatyczne, twórczy taniec ludowy, ćwiczenia gimnastyczne, stworzenie graficznej linii ciągłej. Z jednej strony ci, którzy się zgadzają, a z drugiej strony ci, którzy się nie zgadzają, aby wyrazić zrozumienie koncepcji, idei lub procesu. Odgrywanie ról, mimów, kulturowych wycieczek, gier sportowych i tym podobne. Jak kształcić inteligencję interpersonalną? Relacje międzyludzkie są istotne dla procesu uczenia się. W związku z tym, aby oszacować tę inteligencję, możemy wykonywać czynności związane z umiejętnościami współpracy, wspólnego uczenia się, empatii, uczenia się, jak dawać informacje zwrotne, jak tworzyć projekty grupowe lub wyczuwać uczucia drugiej osoby. Praca z techniką puzzli, zintensyfikowanie komunikacji twarzą w twarz i motywacji innych, także możliwe będzie zbudowanie relacji interpersonalnych i kompetencji społecznych oraz emocjonalnych. Na koniec, jak kształcić inteligencję intrapersonalną? Poznanie siebie i posiadanie przestrzeni do myślenia są jednymi z podstaw tej inteligencji, ponieważ pozwalają na korzystanie z takich zasobów jak nauczenie się zmieniania swojego nastroju, aby osiągnąć optymalny stan psychiczny, rozpoznawania wymiaru afektywnego tego, czego się uczymy, rozwijania zdolności koncentracji i bardziej złożonego rozumowania, zestawienie przestrzeni do samodzielnej pracy i wyrażania uczuć oraz przemyślenia na dany temat, jak również dostrzeżenie implikacji lub zastosowania tematów poznanych w klasie w życiu osobistym i zastanowienia się nad własnym myśleniem i metodami refleksji, jak dzienniki, osobiste pamiętniki oraz dowiedzenia się, jakie schematy myślenia wykorzystywać do każdego z tych zadań.